U jakich specjalistów powinni leczyć się pacjenci z zespołem Sjegrena? Zespół Sjegrena to autoimmunologiczna choroba objawiająca się przede wszystkim uczuciem suchości oczu oraz uczuciem suchości w jamie ustnej. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Zespół Sjegrena dotyczy przede wszystkim kobiet. I proces autoimmunologiczny przebiegu zespołu Segrena prowadzi do uszkodzenia ślinianek oraz gruczołów łzowych, co prowadzi do zmniejszenia objętości wytwarzanej śliny oraz łez. To właśnie objawia się wspomnianymi dolegliwościami, takimi jak uczucie suchości oczu, pieczenie oczu i uczucie piasku pod powiekami. Jeśli chodzi o jamę ustną, to przede wszystkim mamy do czynienia z uczuciem suchości. Z tego względu pacjenci z tym zespołem powinni być pod regularną kontrolą dentysty. Niedobór śliny która nie tylko ułatwia nam trawienie, ale również działa przeciwbakteryjnie, sprawia, że łatwiej u pacjentów z zespołem Sjegrena dochodzi do próchnicy i do uszkadzania zębów. Po drugie, pacjenci z zespołem Sjegrena powinni być pod regularnym nadzorem okulisty. Oczywiście mamy tutaj na myśli zwalczanie dolegliwości związane ze zespołem suchego oka wywołanego przez zespół Sjegrena. Brak odpowiedniego nawilżenia przez łzy prowadzi do tego, że dochodzi do uszkodzenia rogówki, i właśnie monitorowanie w jakim stanie jest rogówka i ewentualna eskalacja leczenia powinny się odbywać pod nadzorem okulisty. Tym bardziej, że jeśli chodzi o leczenie okulistycznych dolegliwości związanych ze spłęsie grena, mamy tutaj szereg metod odzachowawczych, czyli stosowanie odpowiednich kropel, przede wszystkim sztucznych łez, kropel z cyklosporyną, czy stosowanie nawet kropel wytwarzanych z surowicy własnej pacjenta, po metody zabiegowe takie jak na przykład zakładanie zatyczek do kanalików łzowych. Kolejna sprawa jest taka, że pacjenci z zespołem Siegrena najczęściej są leczeni hydroksychlorochiną i ten lek ze względu na niewielkie, ale jednak istniejące ryzyko niekorzystnego działania na siatkówkę oka sprawia, że pacjenci leczeni tym lekiem również powinni być objęci nadzorem okulistycznym. Na szczęście niekorzystne efekty działania hydroksychlorochiny pojawiają się dopiero po dłuższym czasie stosowania tego leku, najczęściej po ponad 5 latach i też u niewielkiego odsetka osób leczonych tym lekiem. Oczywiście pacjenci z zespołem Siegrena powinni pozostać pod regularną kontrolą reumatologa. Na szczęście zespół Sjegrena spośród chorób układowych tkanki łącznej jest chorobą o dość dobrym rokowaniu. Głównym problemem dla pacjentów jest poradzenie sobie z objawami zespołu suchości, a dolegliwości stawowe są znacznie łagodniejsze niż gdybyśmy porównali sobie zespół siegrena, na przykład z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jednakże, zespół siegrena szczególnie niekontrolowany, może zająć również inne organy, stąd pacjent powinien pozostać pod nadzorem reumatologa, gdyż w tej chorobie, oczywiście, jeżeli jest potrzeba, również włączamy sterydy czy w niektórych przypadkach leczenie immunosupresyjne. Podsumowując, pacjenci z zespołem Siegrena powinni być pod regularnym nadzorem nie tylko reumatologa, ale również stomatologa oraz okulisty. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.